to, żeby nie było jakichś problemów większych. Natomiast niezbyt dobrze wygląda trzecie oko. I tutaj mamy klasyczne podczepienie. Dlatego dla Was oczyszczanie czakralne, oczyszczanie szczególnie trzeciego oka będzie bardzo pożyteczne. Zwróćcie też uwagę na stany zapalne, które mogą się pojawić przy oczach, uszach, zatokach. Zwróćcie uwagę na żołądek, trzustkę, wątrobę, czyli lżejsze jedzenie zupełnie dobrze będzie w tym tygodniu funkcjonowało. No i zobaczmy, jaki archanioł będzie Wam w tym wszystkim pomagał. To jest archai nadziei. Do niej można się zwracać w trudniejszych momentach. A jeżeli chodzi o oczyszczanie, to skupcie się bardzo, bardzo mocno na trzecim oku właśnie. Jako że jest niedziela, to ja jestem w środku robienia dla Was filmów, właśnie tych, które od poniedziałku pokazują energetykę. Świeca się pali, druga się pali, a tutaj pozostałości po filmie. Zawsze Wam daję energetykę żywiołów i run oraz oczywiście horoskop energetyczny. Będzie już na kanale, kiedy to będziecie widzieć, także zapraszam do oglądania. A to są słoneczniki, które ja onegdaj wyszyłam. Tylko są w bardzo kiepskiej ramie i muszę tutaj dobrą ramę do tego dobrać. Chyba się tym zajmę, naprawdę. A ja Wam pokazywałam kiedyś ten jednorożcowy zeszyt, w którym mam kartki od Was. Właśnie. O, ominęłam. I mam też listy od Was, różne, z karteczkami, żeby się nie zapodziały. I jeszcze nie mam przypiętej tej karteczki od Danuty, a tutaj od Pani Lidii, ale nie wiem, czy tą przypnę tutaj, czy zostawię ją do Księgi Cieni, bo o ile to jest taka wspomnieniówka typu miejsce, no nie? To jest na tyle obrazowe, że mogłoby być w sumie w Księdze Cieni. Też jeszcze tak zostawiłam. I mam jeszcze o w dniu imienin taką ładną od Grażyny i Jurka. Mam jeszcze tutaj taką intencyjną, ale jest o tyle fajna. Czekajcie, zobaczę, czy mogę przeczytać. A tak, bo tu jest list intencyjny, ale jest serwetka. Bardzo fajna. Jest od niej koperta, ale tak na razie leży. A tutaj też jest podziękowanie. W środku takie o, na czarnym tym. To też sobie. I tu też jest kolejna kartka, więc na razie tu składam wszystkie. Bo listy intencyjne to zakupuję w pudełkach i potem spalam co jakiś czas. Natomiast właśnie kartki od Was to sobie tak przetrzymuję. Mam na przykład też chyba list z podziękowaniem, o dokładnie, list po prostu, także, no i na razie dwie pocztówki, wejherowo na pewno będzie przyklejone, bo ona taka pamiątkowa, chociaż mówię, z tym przyklejaniem też mnie denerwuje, bo nie widzę tyłu, nie wiem, czy nie będę przypinać, albo na washi tape'y, żeby to się odginało, chyba tak zrobię. A kotki to nie wiem, czy nie pójdą do Księgi Cieni, bo mówię, taki obraz typowo malarski. A to od Pani Lidii zawsze. O, uwielbiamy. Jak czasem nie dostanę kartki długo, to matko, matko, nikt mi nie przysłał kotków. Ha. Dobra. No to właśnie taki zeszyt po to mam. Robię właśnie dla Was wyrocznie dnia codziennego. Ale chciałam Wam pokazać, co przytargałam ze szkoły. Jest taki rodzinny album. Rzecz dosyć gruba. Na bardzo fajnym papierze. To jest taki vintage okładka. Bardzo ładnie to wygląda. Mamy tutaj album rodzinny. Znowu vintage okładka. Drzewko genealogiczne. Taki rysuneczek. Album należy do. No i tutaj jakieś mądre rzeczy. Nawet Sapkowski.
Ale na przykład tak, najdawniejsze wzmianki o mojej rodzinie, korzenie rodziny. Skąd się wywodzi twoja rodzina? Czy znajdowali się w niej przedstawiciele wyższych stanów, na przykład szlacheckich? Czy może byli to prości ludzie, którzy na wszystko musieli sobie zapracować? I tutaj drzewo genealogiczne, region lub regiony, z którymi związana jest rodzina. Może są to inne kraje albo tereny, które obecnie nie leżą w granicach Polski. Bardzo tak ładnie wydany album. Pochodzenie nazwiska, imiona tradycyjnie nadawane, najbliższa rodzina ze zdjęciami. Teraz też można wszystko wydrukować, więc fajnie to wygląda. Dom rodzinny, mój dom rodzinny. Małżeństwa i dzieci w mojej dalszej rodzinie. Tak dosyć. Słynni lub wybitni członkowie rodziny. No tutaj chyba nie ma. Którzy brali udział w ważnych wydarzeniach historycznych. Fajny taki album. Bardzo fajny. Można będzie kiedyś wziąć się za uzupełnienie. Uważam. Korespondencja rodzinna, pamiątki rodzinne w prasie lub internecie. Aha, tu stron nie starczy. Najciekawsze zdjęcia rodzinne. No naprawdę taki fajny chrzty, imieniny, urodziny. Miejsca, w których obecnie mieszka moja rodzina. Powiedzonka. Stwierdzam, że mam lekko ubogą rodzinę, ale coś tam pouzupełniać będzie można. Już taki fajny album. I jeszcze wzięłam projektantka mody, ale to tam nawet nie chodzi o to. A są bardzo fajne, znaczy w ogóle jest gruba okładka, taka typowa tektura. I są po prostu fajne namalowane osoby, którym jakby dodać skrzydeł, to są wróżki, jak nie wiem. Można naprawdę tutaj boginie znaleźć, wróżki, inne rzeczy. Kartki do powycinania, bo raczej nie do pomalowania. Szkoda, że są dwie na jednym, więc to tak... Czasem może być trudny wybór, ale też bardzo fajna rzecz. Tym bardziej, że to akurat było za 5 zł. Trudno było tego nie wziąć, żeby chociaż trochę boginek sobie tam zrobić. A rysunki są zrobione ładnie. Tu już pomalowana strona. A tu nie pomalowana. No, w każdym razie tak to wygląda. Chwilę po rytuale błogosławieństwa tygodnia przygotowuję się do karty diabła, ale przygotowuję się w postaci, o, tutaj macie zapalenia świec, tak żeby je było widać w kamerze. No zobaczymy, jak to wyjdzie w rezultacie. A tutaj ja. O, jeszcze nie umalowana, ale już jestem. No, także tak to mniej więcej wygląda sobie z boczku. Kamerka tutaj. No, będziemy działać. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Hej ho, skończyłam właśnie kartę diabła omawiać razem z wami i postanowiłam, że jeszcze się odezwę na sam koniec, bo skoro już i tak o godzinie 10 w nocy się umalowałam, to mogę się po prostu z przodu pokazać. A tak naprawdę cały dzień bardzo intensywnie spędziłam na wszelkiego rodzaju magicznych rzeczach, na wszelkiego rodzaju uzupełnianiu notatek, odpowiadaniu na wasze maile, także było tego bardzo dużo. A w tym momencie już mówię, mogę się umalować, pokazać, bo tak to byłam
Mycie głowy, olejowanie włosów i inne ciekawostki różne były czynione, ale Dziunia, nie skacz w świeczki. Dziunia, nie skacz w świeczki. Po prostu kot. Niestety muszę ją zrzucić. Zaraz i tak mi zrzuci moje książki, co nie będzie fajne. O. Dobra, także tak jestem. Tu z tyłu się pranie suszyło, ale było widać tylko kawałek, także przeżyłam. W kominku zgasła świeca. Okej, okay, muszę to zaraz sprawdzić, nie wiem czemu. Tutaj palą się podgrzewacze, żeby ładnie wyglądać i mieć ładne tło. Ja będę się z Wami, moi kochani, żegnała. Jutro już poniedziałek, więc dzień taki zupełnie normalny. Niedzielę wykorzystuję do takiego odgruzowania pewnych rzeczy, to na pewno. A wiadomo, już poniedziałek, wtorek to już gdzieś tam na pełnych obrotach. Więcej tych filmów, bo w sobotę pozwalam sobie nie robić poranka, w niedzielę pozwalam sobie nie robić poranka. Jest mi troszkę łatwiej, że tak powiem, mogę odpocząć, gdzieś pojechać. Jutro jeszcze na pewno wcześniej wstanę, dlatego że Grzegorz wyjeżdża, więc trzeba będzie wypić razem kawkę. I co? I widzimy się w kolejnym vlogu, także buziaczki dla Was, uściski i pa, pa.